Pod koniec średniowiecza na granicy Europy i Azji wyrosło potężne państwo. Była to Rosja. Rządziła nią dynastia założona przez wikinga Ruryka. Po śmierci ostatniego z nich, Fiodora, syna Iwana Groźnego, zapanował chaos. Rosja, kraj carów, część pierwsza. Winston Churchill nazwał Rosję zagadką owiniętą w tajemnicę wewnątrz enigmy. Nawet dziś, po upadku komunizmu, wciąż pozostaje zagadką, tak jak cała jej historia. Nie ma tylko jednej Rosji, jest ich wiele. Myślę, że niewiele państw miało tak niezwykłą historię. Czy jest rosyjski naród? Oczywiście tak. Czym jest? Odpowiedzi może być wiele, zależnie od punktu spojrzenia. Rosja jest inna, choćby ze względu na swoje rozmiary. To największe państwo świata. Poza tym, choć leży w Europie, nie jest krajem europejskim. Historia Rosji zaczyna się dawno temu, przed Stalinem i Leninem, zanim Czerwoni zdobyli w niej władzę. Przez 300 lat rządziła dynastia Romanowów, ale oni też przyszli późno. Początki państwa sięgają IX wieku, czasów, gdy historia mieszała się z mitami, a polityka kazała wybierać religię. U swego szczytu Imperium Carów zajmowało 1/6 planety, od blasku Moskwy i Sankt Petersburga na zachodzie, przez wielkie lasy Syberii, po brzegi Pacyfiku i dalej. Rosja to naprawdę ogromny kraj. Odległość między krańcami Rosji jest taka, jak odległość z Moskwy do Chicago. Znaczna część historii Rosji to zajmowanie tej przestrzeni przez Rosjan. Rosja nigdy nie była jednym krajem, a jej mieszkańcy jednym narodem. Zawsze żyli tu Turcy i Słowianie, Mongołowie i Finowie. Rosja była ojczyzną setek różnych ludów. Wszystkie te ludy mają różne tradycje, mówią różnymi językami. Trudno oczekiwać, żeby czuły się jednym narodem. Zanim powstało jedno państwo, ludy Eurazji łączyły rzeki, potężne, niekończące się, przerażające. Rzeki były autostradami, a nawet drogami. Łączyły szeroko rozrzucone grupy Słowian. Dzięki nim czuli się częścią większej całości. Rzeki były podstawą ekspansji Rosjan we wszystkich kierunkach. Pozwoliły im stworzyć to wielkie państwo. Bez nich nigdy by nie przetrwało jako całość. W IX wieku wikingowie płynęli nimi na południe Europy, Dnieprem, Donem, Wołgą. Stworzyli nowe szlaki handlowe, skracające drogę do bogactw Orientu, Arabii i Konstantynopola. Słowianie osiadli nad rzekami nazywali wikingów Rusami. Ponieważ z tego obszaru wikingowie szli na południe, nazwano go ziemią Rusów, czyli Rusią. Jedna z opowieści o rosyjskich początkach mówi o tworzeniu się lokalnych powiązań. Małe nitki łączyły się w większe, tworzyła się sieć współzależności i nagle pojawiło się miejsce zwane Rusią. Pod koniec X wieku kraj pokrywała sieć skłóconych miast państw. Władzę często sprawowali w nich wodzowie wikingów. Największym z tych miast był Kijów. Jego książę Władimir był najpotężniejszym z ludzi na Rusi.
Jego państwo sięgało od Bałtyku po Ukrainę. Mimo to nie był zadowolony z pozycji pierwszego wśród książąt. Pragnął władzy królewskiej z boskiego nadania. Samodzielny władca wielkiego i zróżnicowanego kraju potrzebował legitymizacji swego autorytetu, czyli państwowej religii, która dałaby mu niekwestionowane prawo do rządzenia. Legenda o początkach Rusi mówi, że książę Władimir szukał religii, która pomogłaby mu panować nad poganami. Podobno szukając prawdziwej wiary, wysłał posłów do Żydów, muzułmanów i katolików. Później jego ludzie zjawili się w Konstantynopolu. Tu, w ortodoksyjnym kościele chrześcijańskim, znaleźli to, czego wielki książę potrzebował.